Odszedł od wszystkich w ustronne miejsce i tam przygotowywał się do tego, co uczynił dla całej ludzkości. Umarł za ciebie i za mnie, a po 3 dniach zmartwychwstał. Żeby każdemu z nas powiedzieć, że bardzo nas kocha. I żebyśmy się nie bali, że to życie tutaj się nie kończy z chwilą śmierci, ale każdy z nas zmartwychwstanie. Pamiętasz? Pamiętasz, co mówił ksiądz? Takie słowa: pamiętaj, kiedy posypywał twoją głowę popiołem, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. Co to znaczy? Mamy pamiętać, że Bóg jest największy. Największy, a każdy z nas w porównaniu z Bogiem jest taki mały, maleńki, jak pyłek tego prochu. Nawet taki dryblas, który ma 1,89 m, nawet ciocia, która waży 120 kilo, nawet atleta, ciężarowiec, którego wszyscy podziwiają. Tymczasem każdego śmierć może zdmuchnąć raz, dwa, trzy, jak cieniutką świeczkę. Pamiętaj, pamiętaj, mówił ksiądz podczas tego dnia, w środę popielcową. Zaczyna się wielki post. Po co ten post? Dla kogo ja mam pościć? Czy to się je, czy to się waży, czy to się kupuje? Spróbuj w tym czasie dokonać czegoś bardzo wielkiego. Nie dla mamy, nie dla taty, ale dla samego Jezusa. Spróbuj tak jak On przygotować się na to, co później będzie tak wielkie, tak bardzo owocowało w każdym dniu. Masz zdobyć się na to, co trudne dla Ciebie i uczynić to dla samego Jezusa, jak już powiedziałem, którego nie widzę ani ja, ani Ty. Znam chłopca, który nie znosił dozorczyni domu. Była strasznie pyskata. Dogadywała mu, ile razy koło niej przechodził. Zresztą wszyscy jej nie lubili. Nieraz wołali: wąż, gadzina, żmija wściekła, czarownica rodem z piekła. Kiedyś jednak zrobiło mu się jej żal, bo wstała po grypie i była bardzo blada. Przezwyciężył niechęć i zaczął jej pomagać. Nawet przyniósł jej wiadro wody. Zdobył się na to, co było dla niego trudne. Pomógł jej, której tak długo nie znosił. Uczynił to w okresie Wielkiego Postu, dla samego Pana Jezusa. Bo Pan Jezus stale uczy, żebyśmy się nie gniewali na nikogo. Pamiętaj, pamiętaj, mówił ksiądz, posypując głowy prochem, że zaczął się Wielki Post. Pamiętaj o rekolekcjach, które może w niedługim czasie rozpoczną się w Twojej parafii. Pamiętaj o spowiedzi. Pamiętaj o Komunii Świętej. Przypomnij sobie Jezusa z pokaleczonym ciałem. Jezusa, który cierpi. Spójrz na krzyż. Spójrz na to, co przypomina nam Jego mękę. Spójrz, jak my często grzeszymy, dodając cierpienia Jezusowi w naszym ciele, poprzez smutek mamy, taty, brata, siostry, kolegi, koleżanki. Pamiętaj o swojej mamusi,
która modli się, żebyś się zmienił na lepsze. Pamiętaj o dobrej mamusi, a wtedy nie zapomnisz. Pamiętaj o tatusiu. Pamiętaj o wszystkich, którzy czekają na twoją zmianę. Proś o to Jezusa, by ci pomógł wytrwać, tak jak on prosił swojego Ojca, aby móc wytrwać te 40 dni na pustyni sam. Trudne miał zadanie. I my, kiedy mamy coś zrobić dobrego, też nie jest łatwo. Dlatego Pan Jezus nas o to bardzo prosi. A wtedy nasze serce będzie się zmieniało. Będzie świeciło tym, na co tak dzisiaj ludzie czekają. Twoje usta będą się więcej uśmiechały. Twoje ręce więcej będą pomagały, niż zaciskały pięści i biły kogoś. Będziesz potrafił się może podzielić z kolegą, koleżanką, cukierkiem, czekoladką czy kromką chleba. Będziesz mógł pożyczyć komuś coś, co bardzo lubisz, zaprosić może kogoś, żeby pograć na komputerze. Zobaczysz. Kiedy podejmiesz to razem z Jezusem, to na pewno ci się uda. Na pewno twoje serce się zmieni. Pewien chłopczyk mówił, że pości ten, kto nie je mięsa, które mu smakuje. Cielęcinki, kotletów wieprzowych, baleronu, parówek na gorąco. Chciałby zjeść całego byka, lecz ucieka od rzeźnika, co serdelki mu podtyka. Trzeba pościć, kiedy post nakazany, ale pościć to nie tylko nie jeść mięsa, ale także wyrzekać się tego, co jest nam przyjemne, wygodne. Wybrać to, co trudne, a nie to, co łatwe. Święta Teresa postanowiła nigdy nie siadać wygodnie na miękkich meblach. Miałem ucznia, który jak to słyszał, to się uśmiechnął. Lecz poduszkę kładł pod spodnie, żeby siedzieć wciąż wygodnie. Wolał siąść na miękkim tronie, niż jak jamnik na ogonie. Jamnikowi trudno siedzieć, bo ma ogon goły i twardy. Szczęśliwy Maltańczyk, kudłaty pies, który się przywiązuje bardziej do pań niż panów. Pudel Pekińczyk, który zarzuca swój kędzierzawy ogon na grzbiet jak miękką kokardę. I teraz pytanie do ciebie. Czy umiesz wybrać to, co trudne, a nie łatwe? Ciężkie, a nie lekkie? Czy umiesz rano wyskoczyć z łóżka, zamiast się wylegiwać całymi chwilami? Czy potrafisz zjeść zupę grzybową, chociaż jej nie lubisz? Czy odmawiasz modlitwę, chociaż ci się śpieszy i piękny film leci? Czy też inny serial? Mój mały przyjacielu, pościć to wyrzekać się czegoś. Ale właśnie, pościć to nie tylko wyrzekać się dla samego wyrzekania. Robić postanowienia dla samych postanowień. Nie. Ale jeżeli decydować się na coś, co mnie kosztuje, na pewne rezygnacje, to przede wszystkim dla Jezusa. Będzie to ciężkie zadanie. Nie wiem, czy dasz rady podjąć te wszystkie wyzwania. Jezus potrafił. Spróbuj i ty. Samemu ci się to nie uda. Zaproś na tę wędrówkę, na te wszystkie twoje trudności Jezusa. On chce ci pomóc. Spróbuj uczestniczyć właśnie w drogach krzyżowych. Może
Spróbuj pójść z rodzicami na gorzkie żale. Albo w domu, jeśli nie możesz, poproś ich, aby rozważyli razem z Tobą te ostatnie chwile, które Jezus podjął dla Ciebie i dla mnie, cierpiąc na krzyżu. Spróbujcie się właśnie modlić i podejmować wyrzeczenia i postanowienia postne razem z Jezusem, nie bez Niego i dla Niego. Możesz również swoje wyrzeczenia, postanowienia ofiarować za kogoś, kto cierpi, kto jest smutny, żeby Jezus mu pomógł. Za kogoś, kto może dużo pije alkoholu, kto uzależnił się od właśnie narkotyku, kto jest biedny, samotny na dworcu, opuszczony. Spróbuj właśnie, Jezus dla Ciebie i dla mnie podjął ten post 40-dniowy. Za Ciebie i za mnie umarł. I dla Ciebie i dla mnie zmartwychwstał. Abyśmy i my kiedyś mogli zmartwychwstać razem z Nim. Spróbuj. Przygoda na pewno nie będzie łatwa, ale zobaczysz, ile radości, ile pokoju, ile miłości zobaczysz w swoim sercu.